Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na naszej dzisiejszej już 13. miesięcznicy pogrzebania samorządności i demokracji w województwie opolskim. Musieliśmy zmienić nieco formę tego spotkania, ze względu na to, iż w Opolu na rynku odbywa się Festiwal Smaków. I na prośbę pani dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Opolu zmieniliśmy miejsce. Pozostaliśmy poproszeni, aby zmienić trasę. Jednak ta trasa byłaby mało atrakcyjna, nie przeszlibyśmy w ogóle obok ratusza, a to jest chyba najbardziej pożądany punkt naszego comiesięcznego marszu. Także zdecydowaliśmy się, że spotkamy się dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury. I bardzo cieszymy się, że pomimo tego, iż minęło już tak długo czasu, bardzo wiele osób z gminy Dobrzeń Wielki, ale nie tylko, bo widzimy mieszkańców i Borek, i Świerkni, i Czarnowąs, i Kup jest z nami, tak. Ale chodzi tutaj o tereny, które zostały przyłączone. Także wielkie brawa, drodzy Państwo, za to, że jesteście, za to, że się nie poddajecie. Ja na początek chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, przedstawić osoby, które, że tak powiem, dzisiaj zasiadają w prezydium. Jest to pan Janusz Piątkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Obrony Samorządności i sołtys KUB jednocześnie. Wielkie brawa na niego. Pan Mirosław Padoła, koordynator Stowarzyszenia Obrony Samorządności. Pani Maria Koszny, czyli nasza koleżanka z Komitetu Stowarzyszenia Obrony Samorządności, jednocześnie członek zarządu stowarzyszenia. Drodzy Państwo, na poszukiwaniu na tego kolejnego gościa chciałbym teraz oddać głos tutaj panu koordynatorowi Stowarzyszenia Obrony Samorządności, panu Mirosławowi Patole. Chciałbym oddać głos, aby przedstawił cele założenia stowarzyszenia, jak stowarzyszenie będzie działało przez najbliższy czas. Witam Państwa. Jeszcze raz cieszę się również, że tak wiele osób dzisiaj w ten piękny wieczór sobie z nami. I tak jak już Rafał mówił, stowarzyszenie powstało, żeby wyjść trochę szerzej, wyjść poza gminę, bo oddźwięk tego problemu aneksji przez Opole terenów Dobrzenia jest dość szeroki. Spotykaliśmy się i w Warszawie, i w Białymstoku, i w wielu innych miejscach z szerokim zrozumieniem i samorządowców, i posłów, i różnych przedstawicieli środowisk. Stąd powstał pomysł Stowarzyszenia Obrony Samorządności, który by zbierał takie przykłady jawnego łamania ustawy samorządności, propagował samą ideę samorządności, mówił, jakie mamy prawa tu na dole, czego możemy się domagać od polityków i dlaczego w ogóle ta samorządność jest potrzebna. 28 lat temu powstała ustawa. Od tego czasu może trochę zapomnieliśmy, dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego warto walczyć o swoje. Takimi podstawowymi celami stowarzyszenia jest zachowanie integralności, promowanie i rozwijanie sołtysów, dzielnic oraz gmin i pielęgnowanie i promowanie lokalnej kultury i tradycji. To są takie może banalne rzeczy, ale o nich, tak jak mówię, przez te 20 kilka lat może żeśmy zapomnieli, że warto się cały czas pokazywać, warto walczyć o swoje i warto pokazywać, że potrafimy, że nie tylko Opole może być piękne, ale też i małe, mniejsze miejscowości też mają swoją wartość, też mają swoją markę. Kolejnym takim celem stowarzyszenia jest upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich. No tutaj niestety te nasze swobody obywatelskie zostały pogwałcone. Prawo większego spowodowało to, że kilku sołectw nie ma już pięknej gminy Dobrzeń Wielki. Chcemy też promować różnorodność językową i etniczną, bo to tu też pewne takie, jeśli chodzi o szczególnie wypowiedzi niektórych posłów, ministrów, wątki zostały podnoszone. My chcemy się integrować dalej, nie chcemy się dzielić, chcemy pokazywać, że możemy ze sobą współpracować i to nie jest przeszkodą, że ktoś czuje się takiej czy innej narodowości. Chcemy też wspomagać osoby wykluczone społecznie utrzymywać kontakt z osobami na emigracji w celu podtrzymania więzi
emocjonalnych ze stronami ojczystymi. No, to są takie podstawowe cele stowarzyszenia, które nam przyświecają. Co chcemy realizować? Chcemy, tak jak mówię, promować tą integralność terytorialną. Chcemy prowadzić spotkania informacyjne, promocyjne, wydawnicze, organizować imprezy oświatowe i kulturalne, zbierać środki na organizację tego, no i wychodzić jak gdyby z problemami samorządności, ochrony samorządności szerzej. I żeby ten przykład pogwałcenia jak gdyby tej ustawy i rozdzielenie państwa gminy miało jak najszerszy wydźwięk, nie tylko lokalny, ale też i ogólnopolski. Jeżeli państwo chcą dalej walczyć o integralność gminy, zapraszamy tutaj do działania. Można przystąpić do stowarzyszenia. Składki są symboliczne, 20 zł rocznie. Za te pieniążki chcieliśmy przede wszystkim w tym roku zebrać wszystkie materiały dotyczące sprawy rozdzielenia gminy w jednym miejscu. Chcielibyśmy też pokazać inne przykłady innych gmin, które zostały przez większe samorządy podzielone, oraz uczestniczyć w jeszcze kilku forach samorządowych, na które mamy zaproszenie. To może na tyle na tą chwilę. Jeżeli byłyby później jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Myślę, że mogę przekazać głos naszym gościom. Też by chcieli powiedzieć coś do państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to, że trwacie, że spotykacie się, że poruszacie tą ważną kwestię, która was cementowała jako gminę i nie tylko gminę, jako osiedle gminy. Ten cel, o którym mówicie, obrona samorządności, no jest niezmiernie istotna i ważna. Dla mnie osobiście za każdym razem staram się być wami, dlatego że od samego początku, tak jak wiele osób z mojego otoczenia, uważamy, że działania wokół powiększenia Opola zostały dokonane z pogwałceniem obowiązujących zasad prawa i tak być nie powinno. To, o czym mówicie, obrona samorządności, no, muszę powiedzieć, radni sejmików w tym roku w maju spotkali się na takim spotkaniu w Łodzi, sejmik sejmików. Powiem tak, 550 radnych sejmików to jest większa siła, większa ilość liczebnie osób, aniżeli posłów w Sejmie. Czyli generalnie pokazaliśmy tam swoją siłę i dominowały głosy o tym, że to samorząd jest ostoją demokracji i samorząd jako najbliższy mieszkańców, najbliższy obywateli powinien mieć szerokie uprawnienia i bardzo duże prawa, duże możliwości stanowienia we wspólnocie lokalnej. Ale tak jak widzicie, w tej naszej dużej polityce wszystko jest tak dobre, jak jest potrzebne. Jeżeli samorząd, nawet w opinii wielu posłów partii rządzącej, jest ważnym narzędziem do sprawowania władzy, ważnym narzędziem do kontaktu z obywatelem, o tyle liczba dzisiaj i obecność radnych tej partii na poziomie samorządów niewielka, no powoduje, że jest wielki apetyt na władzę. Tak? Każda władza, każda partia poprzez sprawowanie władzy chce zdobywać narzędzia do tego, aby swoje decyzje, swój sposób sprawowania władzy narzucać. Już później w pewnym momencie po wyborze, chyba jest to nieważne, czy wywiązujemy się z obietnic, czy nie. Generalnie jest to wielki pęd do sprawowania władzy. Tak wydaje mi się, poprzez moje osobiste doświadczenie pracy w samorządzie, to być nie powinno. Na tym sejmiku, o którym wspomniałem w maju, padło nawet z ust paru osób, a mnie to się bardzo podobało, padło, że powinniśmy zadbać na system demokracji na systemie naszego zachodniego sąsiada, gdzie jednak wielka odpowiedzialność i wielka władza spoczywa na poziomie regionu. Tam
podejmuje się szereg bardzo ważnych decyzji. Oczywiście są razem ustanowione przez Państwo, ale model regionalny, Niemczech landowy, jest modelem sprawdzonym, o ugruntowanej demokracji, który naprawdę pozwala na to, że nie dochodziłoby do sytuacji takiej, jakiej doszło tutaj, na naszej ziemi. Dotyczy wielu, wielu z Was. No cóż, żyjemy w takim czasie, że tego rodzaju przykłady dla części osób, być może dla Was także, byłyby argumentami ważnymi, logicznymi, spójnymi, ale niestety żyjemy w takich czasach, że dla ludzi dzisiaj podejmujących decyzje w naszym kraju o najważniejszych kierunkach działania, to nie jest dobry przykład. To nie jest dobry przykład. Tak jak Państwo wiecie, wszelkie, i widzicie, i czujecie to, wszelkie wystąpienia związane z naruszeniem praw traktowane są przez obecną władzę na zasadzie takiej, a cóż wy tam sobie myślicie. Niestety, w to niedzielę popołudnie pewnie wszyscy woleliby się spotkać przy kawie, posiedzieć, pogadać, pobawić się, a tymczasem oddaję wielki szacunek temu, że dzisiaj przychodzicie tutaj i w atmosferze myślę, że takich smutków, rozwagi jednak chcecie rozmawiać, chcecie słuchać na zupełnie inne tematy niż takie, które w zasadzie powinniśmy odpoczywać po tygodniu pracy i ładować akumulator na następny tydzień. Mam głęboką nadzieję i myślę, że i Wy również, skoro tutaj przychodzicie, że uda się jeszcze w tej trudnej rzeczywistości znaleźć dobre rozwiązanie. Chociaż 13. rocznica, tak jak z początku, Pan Rafał wspominał, miesięcznica, to było straszne. 13. miesięcznica. Miejmy nadzieję, chociaż to już jest rok. Moje wnuki już też mają rok i dwa miesiące. No, coraz bardziej się rozwijają, ale to nie w tym jest rzecz. Ważne jest, aby to, co dla Was jest ważnym celem, co wystawiacie, aby Was w jakiś sposób jednoczyło, aby w jakiś sposób dodawało Wam wiary i nadziei na to, że to, co robicie, jest dobre. Aczkolwiek na pewno sytuacja w otoczeniu, wszystko co się dzieje, w jakiś tam sposób starają się pokazywać, udowadniać Wam, udowadniać także i mnie, że to co się stało jest dobre, bo tak mi się tutaj jest przedstawiane. Wszystko oczywiście zależy od tego, kto ma władzę, kto ma media, w jaki sposób je wykorzystuje. Wiecie doskonale, że media mają tutaj wielkie znaczenie, dlatego że wielu z Waszych sąsiadów bez wątpienia, słuchając jednej strony, może mieć zupełnie inną wizję, wyobrażenie tego, co się dzieje. Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że w tej niesprzyjającej sytuacji wszelkie protesty, skarżenie się na zewnątrz traktowane są jako donoszenie na państwo polskie, donoszenie na zastaną sytuację, na świetny impuls rozwojowy. Ja bym bardzo chciał, żebyście nie traktowali tych moich słów świetny impuls rozwojowy jako coś, co ja tutaj pochwalam i uważam, że to jest dobre rozwiązanie dla naszego regionu. Bo od samego początku uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie dla regionu. Obszary inwestycyjne na terenie gminy, z których takie mozoły były przygotowane, służyć mają temu, aby na tych obszarach inwestycje powstawały, aby się rozwijały, aby tworzyły się nowe miejsca pracy. I nie jest ważne w granicach jakiego miasta to się dzieje, czy jakiego obszaru, jakiej gminy. Ważne jest, żeby było blisko pracy, aby ludzie mogli tam pracować, a gminy dzięki tym środkom także mogły się rozwijać. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Jeżeli patrzy się na dobro wspólne poprzez wspólny interes wszystkich, to zupełnie inaczej postrzega się tego rodzaju inicjatywy. No, jakby nie będziemy dochodzić pewnie do źródeł tego powstania, bo byśmy tutaj musieli pewnie jeszcze parę dni spędzić w debacie, w rozmowie. Natomiast ja z wielkim szacunkiem odnoszę się do Waszych inicjatyw, do Waszego zaangażowania, bo wszelkie siły, które są budowane po to, aby walczyć o tę demokrację, są potrzebne. Są potrzebne po to, aby ten głos przewijał się w Waszych rozmowach, abyście mieli tego pełną świadomość. I
Patrząc na to z perspektywy samorządu województwa i reprezentacji siły politycznej, którą ja tam reprezentuję, bo reprezentuję tam, jak wiecie, zapewne mniejszość niemiecką w składzie zarządu województwa, to muszę wam powiedzieć, że nigdy nie uważałem, że powinienem angażować się w jakieś rozgrywki, partię polityczną. Nigdy nie patrzyłem na siebie z perspektywy polityka. Jeżeli już, to uważałem, że jestem politykiem regionalnym. Moja domena to ochrona zdrowia, ale trudne tematy, jeżeli są, to wiem, że trzeba je rozwiązywać i trzeba o tym rozmawiać i trzeba znaleźć wyjście w kraju, w którym żyjemy. Tak trzeba robić. Tylko dzięki temu mogę sobie codziennie odważnie w lustro patrzeć i uważać i mówić, że jestem kim jestem i pozwalam zachować pewną własną, przynajmniej w tym kontekście, autonomię. Ale jeżeli, tak jak tu jesteście Państwo, będziecie na te tematy rozmawiać, to w pewnym momencie oczywistym jest, że będziecie musieli dokonywać wyborów politycznych. Ja od pewnego czasu, patrząc na to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, już wiem, już jestem pewny, jestem przekonany, że taka pozycja, taka postawa, jaką ja ciągle reprezentowałem, kiedy mówiłem, że polityka obok, gdzieś, nie może mieć miejsca. Polityka to jest coś, co nam dotyczy w każdej chwili i my na temat tej polityki musimy między sobą rozmawiać. I to częściej. Ale dobrze do zmiany polityki, a nie polityki, która polega na obrzucaniu się wulgaryzmami, obrzucaniu się jakimiś imperatywami, jakimiś chamskimi odzywkami i robieniem na przekór, bo to nie jest dobre rozwiązanie i na pewno żadnemu nas na przyszłość to nie służy. Tylko dzięki temu, jeżeli będziecie między sobą rozmawiać w odpowiedzialny sposób, myślę, że w ten sposób sami zrozumiecie to lepiej i sami wykonacie bardzo mądre wybory w przyszłości. To jest bardzo, bardzo ważne, aby jednak tą politykę czuć i patrzeć na nią z perspektywy tego, co mnie dotyczy i jak ja bym sobie wyobrażał swoje zaangażowanie, swój udział. Od tego, proszę Państwa, nie uciekniecie ani wy, ani ja. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Także tym bardziej chylę czoła dla tej Waszej inicjatywy, którą powołaliście, którą tworzycie, której w całym kraju, wykorzystując własne doświadczenie, pokazujecie, jak ważna jest solidarność, jak ważna jest jedność, jak ważne jest współdziałanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za to do tablicy. Moi kochani, no cóż ja wam mogę powiedzieć? Dopóki moja głowa będzie sprawna, dopóki mnie nie złapie jakieś otępienie, dopóki nie dostanę jakiegokolwiek Alzheimera, dopóki będę walczyć. Bez względu na to, czy nam się to uda, czy nam się to nie uda. Zawsze będę stała na straży obrony tej samorządności, dlatego, że ja jako obywatel poczułam się zdeptana, wciśnięta w ziemię, wołając panią premier Szydło, tutaj stojąc na tej głodówce, tak jak wielu z nas tutaj wtedy było, nikt nie posłuchał naszego obywatelskiego głosu. I nawet gdybym miała na tym Placu Wolności zostać sama z tym banerem, że złamano demokrację, to ja tam będę. Dopóki moja głowa będzie wiedzieć, że tam ma pójść, to ja tam będę. I ja wiem i wierzę w was i wiem, że my nigdy nie damy satysfakcji tym, którzy nam to uczynili, że zdeptali naszą godność. Już nie chodzi o pieniądze, o bogactwo tej gminy. Chodzi o nas, o ludzi, że nam odebrano prawo do samostanowienia. I myślę, że wy wszyscy będziecie tam głośno krzyczeć, nawet gdy przyjdzie inna władza i nie odwrócą tego, my będziemy nie zgadzać się z tym, co nam uczynią. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Stycznia 2018 roku. Można wydać nowe rozporządzenie. I o tym była mowa w Warszawie, jak był nasi przedstawiciele, nasi włodarze byli w Warszawie z przedstawicielami z Opola. Tam padły konkretne jakby
zapewnienia, że jeżeli dwa samorządy się dogadają, to rząd czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych taką decyzję podejmie nie 1 stycznia 2018 roku, ale miasto Opole arogancko, cały czas arogancko w stosunku do nas, uważa nas za arogantów, za rządzy, władzy, polityków. My nie jesteśmy politykami. Jeszcze raz powtarzam, my tutaj nie jesteśmy politykami. Stowarzyszenie nie jest polityczne. Po to powstało to stowarzyszenie, żeby bronić naszych praw. Naszych praw. Naszych praw obywatelskich i naszych. To jest stowarzyszenie. Żeby to stowarzyszenie zaczęło działać, tak jak tutaj Rafał powiedział wcześniej, to siłą stowarzyszenia są ludzie. Żeby my, jako ci przedstawiciele tego stowarzyszenia, byli silni, to muszą być do tego ludzie. Muszą być ludzie, którzy będą nas wspierać w każdej sytuacji. Dlatego z mojej strony nie poddawajcie się i jakby tą całą siłę cały czas trzymajcie w sobie. Bo ja wierzę w to i my tutaj też wierzymy w to, że my wygramy. Ta sprawa wróci. Może nie w takim kształcie, ale ona wróci do ponownego rozpatrzenia czy ponownej jakiejś wyboru. Ale musimy na to czekać. Trzeba cały czas czekać, ale będzie taki impuls, że to wróci. I naprawdę nie wierzcie to, co się dzieje, to, co opowiadają politycy, Ratusz, inne rzeczy. To są bajki. To są naprawdę bajki. My, jako mieszkańcy, zostaliśmy, tak jak Marysia powiedziała, tak zdeptani, a ja nie chcę być tym małym człowiekiem. Bo ja uważam, że nie jestem gorszy od pana Wiśniewskiego czy od innych. Elektrownia, pieniądze i ten. Wiśniewski mówił, że elektrownia powinna pracować dla regionu. Gdzie ona pracuje dla regionu? Pracuje teraz dla Opola. Przecież mówił, że taka gmina Dobrze Wielki ma elektrownię i jest tak bogata. A dzisiaj kto ma tą elektrownię? No dzisiaj ma w Opole tą elektrownię. To jest właśnie złe. Dlatego proszę was, nie poddawajcie się i bądźcie czujni. Obserwujcie nas, a przede wszystkim nas wspierajcie. Jako Stowarzyszenie Obrony Samorządności my was nie zawiedziemy. My będziemy, tak jak Marysia mówi, będziemy do końca, nawet z tymi ostatnimi flagami, nawet z tym będziemy do końca. Bo ja wierzę w to, że to się wszystko odwróci. Bardzo dziękujemy, Januszu. Tak jak już wcześniej zapowiadałem, jest z nami pan Hubert Kołodziej, radny Sejmiku Województwa Opolskiego. Panie Hubercie, zapraszamy pana tutaj do nas. Wielkie brawa, pan Hubert Kołodziej, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zarządzania Wielkim obecnie, radny Sejmiku Województwa Opolskiego. Jest już także z nami, co prawda na razie udziela wywiadu, pan Grzegorz Franki, czyli nasz gość, który został dzisiaj tutaj zaproszony. Pan Grzegorz Franki za moment pojawi się na sali. Witamy panie Grzegorzu, wielkie brawa dla pana Grzegorza. Teraz proszę głos panu Hubertowi Kołodziejowi. Panie Hubercie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja przepraszam za spóźnienie, ale cały tydzień mnie nie było. Przyjechałem, dowiedziałem się, że miesięcznica i tradycyjnie wybrało się z Łatwy na Plac Wolności do Opola i dopiero stamtąd się odbywa. No szanowni państwo, działała. Z wielkim sercem będę dalej wspierał zewnątrz te działania i ze strony tutaj jako mieszkaniec gminy Pokój, ale i ze szczebla wojewódzkiego i wszystkiego najlepszego państwu życzę, żebyśmy się kiedyś spotkali na wielkim feście, gdzie będziemy się cieszyć z rozwiązań kompromisowych, bo jednym z kompromisów docelowych wydaje mi się powinno być między innymi to, bo to będzie podstawą do przyszłych rozwiązań, żeby takie potężne zakłady jak elektrownia w skali kraju, ich mamy setki, służyły i społeczności lokalnej, i powiatowi, i województwu, ale na bazie rozwiązań pewnych prawnych, ogólnokrajowych. Od tego powinien być wiceminister, jaki kiedyś to wyraźnie mu powiedziałem.
i a nie tutaj na siłę rozwiązywanie pewnych spraw, które będą być może jemu służyły w jego celach dalekosiężnych, politycznych, związanych z oporem. Dziękuję bardzo. Nie ma Rafała, ale teraz oddam głos naszemu gościowi, panu Grzegorzowi Patkowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę się po raz kolejny z Wami zobaczyć. Spotykamy się po raz trzeci w Dobrzynie Wielkim. Spotkaliśmy się też z Waszymi przedstawicielami już w Strasburgu i Brukseli, gdzie udało się towarzyszyć w czasie składania petycji, w czasie spotkania z Komisją Mniejszości Narodowych, Etnicznych i do spraw tradycyjnych języków. Chcę powiedzieć tak, oczywiście jestem sercem, nie tylko sercem z Wami, ale przede wszystkim rozum odpowiada, że trzeba bardzo wspierać. I dzisiaj niestety jesteście przykładem na to, że w Polsce można jednym rozporządzeniem dokonać zamachu na demokrację. Proszę Państwa, zacznę od takiej rzeczy. Kilka dni temu pan prezydent Andrzej Duda ogłosił, że inicjuje dyskusję, dialog na temat nowej konstytucji. W pierwszym odruchu miałem takie skojarzenie z takimi osobistymi, zupełnie różnymi przeżyciami. Mam taką kolegę, z którym czasem gram w karty. Jak kumplowi karta dobrze idzie, to wszystko jest ok. Kiedy mu przestaje iść ta karta, to on mówi, zmieniamy zapis tej gry. I takie było moje pierwsze skojarzenie, że dzisiaj pan prezydent i rządzący mają problem z przestrzeganiem konstytucji. Ale z drugiej strony uważam, że jest to pewna szansa, a jak ją wykorzystamy, zależy tylko od nas, od obywateli. Proszę Państwa, zauważcie, że w dzisiejszej konstytucji nie ma żadnego zapisu, który nam samorządność gwarantuje. Żadnego. Tak naprawdę to, co stało się w Waszych gminach, jest niestety zgodne z przepisami polskiego prawa. Nie oszanowano Waszej woli. Nikt nie liczył się z głosem mieszkańca, z głosem podatnika, ale to wszystko stało się w majestacie prawa. Dlatego przy tej okazji, że sprawa została przez pana prezydenta ogłoszona, apeluję, żeby też z naszej strony szedł głos do prezydenta, aby mi o samorządności mówić. Proszę Państwa, Polska dzisiaj jest tak skonstruowana, że praktycznie jedna partia, jeden człowiek może decydować o wszystkim. A powinno być dokładnie odwrotnie, bo to my, obywatele, tworzymy dobro wspólne. To my, będąc stąd, będąc tu, to my płacimy podatki i my jesteśmy najważniejsi. Dlatego chcę Was zachęcić do tego, żebyście się nie poddawali. Żebyście nie odpuścili. Nie chcę Was namawiać do drastycznych działań. Jestem przeciwny temu, byście znowu głodowali, bo życie ludzkie jest wartością dla nas najważniejszą. Nie lubicie już tego. Ale chociażby po to, że pokazujecie siłę, że jesteście razem, że jak wierzę się do Waszych wniosek, widać transparenty, że się to czuje. I nie ustawajcie w tym. Natomiast dzisiaj potrzeba Wam wsparcia. Przyjeżdżam z Katowic, to też jest Śląsk, bo my i Śląsko-Polski, i ten katolicki, to jest jeden Śląsk. Uważam, że powinniśmy wszyscy nawzajem się wspierać. Bo jak rządzącym się uda u Was, to za chwilę sięgną po władzę i po zmiany w innych regionach naszego regionu, czy każdego innego regionu. Drodzy Państwo, reprezentuję Związek Górnośląski, organizację, która ponad politycznym podziałem ma jednoczyć Ślązaków i wszystkich mieszkańców tej ziemi. Moi drodzy, nasza historia jest dosyć skomplikowana. Całego Śląska, Górnego Śląska. Dzisiaj różnie się określamy tożsamościowo. Między sobą się często kłócimy, zupełnie niepotrzebnie, ale jest to uzasadnione, bo
ludzie się też określają. Każdy ma, moim zdaniem, do tego prawo. Jedni mówią, że są Ślązakami polskimi, inni, że są niemieckimi Ślązakami, jeszcze inni, że tylko Ślązakami. Największy problem mają ci, którzy tutaj osiedli, najczęściej nie z własnego wyboru, tylko też przez zawirowania historyczne. I nie dajmy sobie, nie pozwólmy na to, żeby ktoś te animozje między nami podtrzymywał albo wręcz podsycał. Kochani, z historią jest tak, jak z jazdą samochodem. Trzeba mieć boczne lusterka, trzeba mieć wsteczne lusterko, żeby od czasu do czasu spojrzeć, co jest za nami, co jest wokół, zwłaszcza jak trzeba jakiś niebezpieczny manewr wykonać. Ale przede wszystkim musi mieć dobry silnik, czystą przednią szybę i kierownicę w ręku i patrzeć do przodu. Wtedy pojedziemy bezpiecznie. Dlatego apeluję do was, nie dajcie się podzielić. Jak się podzielicie między sobą, będziecie słabi. Jak weźmiecie jeden patrz do ręki, złapiecie go od razu. Ale jak to będzie trwała garść, nie da się. Bo tylko siła jest w jedności. Nie chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy tacy sami, żebyśmy tak samo myśleli, żebyśmy się tak samo określali, ale żebyśmy patrzyli w jednym kierunku. I dzisiaj dla mnie, i mam nadzieję, że dla was, bo wy jesteście dla mnie też inspiracją, jest samorządność. Najlepiej człowiek zadba o to, co jest mu najbliższe. Ja uważam, że są takie czasy, kiedy oczywiście rozwijają się miasta, tworzą się metropolie, ale to jest pewien proces, który musi trwać. Nie da się tego zrobić podpisem premiera rządu. Nie da się tego zrobić wbrew woli mieszkańców, bo potem dochodzi do takich sytuacji, jak dobrze nie wiemy. Sytuacja, w jakiej się znaleźliście, jest też inspiracją dla mnie i dla kilku osób, dla coraz większej ilości osób, aby nie oglądając się na partie ogólnopolskie, założyć własną Śląską Partię Regionalną, która zajmie się tylko naszym regionem. Ona tym się będzie przede wszystkim odróżniała od tych partii ogólnopolskich, że nasza centrala nie będzie w Warszawie, tylko będzie wszędzie tam, gdzie my, podatnicy, mieszkamy, żyjemy. I uważam, że ten czas zbliżających się wyborów samorządowych jest dla nas kluczowy w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w Polsce. I powinniście tu, na miejscu, w swoich gminach, mieć silną reprezentację do wszystkich szczebli samorządu. Żeby tam byli po prostu wasi przedstawiciele, wasi ludzie. Tak dzisiaj możemy demokracji i samorządności bronić. Ale oczywiście trzeba też postulować zmian konstytucyjnych i ochrony tejże samorządności poprzez konstytucję. Dlatego obiecuję wam, że będę was wspierać, będę zachęcać innych mieszkańców Śląska, Górnego Śląska, do tego, żeby pamiętali o Dobrzeniu Wielkim i wszystkich wioskach siłą przyłączonych do Opłana. To człowiek jest najważniejszy, a wy wymagajcie od swoich przedstawicieli, od polityków, żeby kierowali się dobrem wspólnym, czyli każdego człowieka. Inaczej się tego nie da pokonać. Da się, ale to wszystko ma krótkie nogi. Jak będziecie razem, jak będziecie siłą, przetrwacie. I spotkamy się na takiej fecie, o której mówił pan radny, mój przedmówca. Także kibicuję wam, a jeśli tylko mogę, to nadal będę pomagać. Jutro udaję się do Brukseli po tej przerwie urlopowej i razem z posłem Markiem Klurą, od którego przekazuję pozdrowienia, udamy się do Komisji Petycji, aby dowiedzieć się, na jakim etapie sprawa przyłączonych gmin dzisiaj ma się. I o tym też będę was bezpośrednio informować. Ale apeluję jeszcze raz, nie dajcie się podzielić. Bo rządzący tylko na tym się zależy. Oni tak rozumieją hasło zielony rząd. Podzielić społeczeństwo, bo takim zmanipulowanym łatwiej się rządzi. Ale ja wiem, że wy się nie dacie, czego wam życzę i powiem tylko tyle. Do zobaczenia następnym razem.
Wszystkiego dobrego. Też siłę polityczną reprezentuje, który zawsze od początku samego był z wami, jest z wami i będzie z wami. Na pewno. Nie da się. I każdy w pewnym momencie wyboru będzie stawiał to jako bardzo ważny argument. Musimy szukać tych sojuszów, musimy się toczyć, musimy się wzajemnie dobrze zrozumieć. Proszę o tego pytania. Bardzo prosimy, czy są jeszcze jakieś... Brawo, tak, panu marszałku, panu marszałku. Dziękujemy. Pan marszałek, koledzy zawsze z nami, drodzy państwo. Każdy protest, każda manifestacja w ogóle.